Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Tu ja, Agnieszka Kalus, i przychodzę dzisiaj do Was z książkami, które od bardzo dawna czekały na omówienie. Niektóre chyba ponad rok. I dzisiaj postanowiłam przynajmniej część z nich omówić, żeby następnie zdecydować, co dalej chcę z nimi zrobić, czy oddać je do biblioteki, czy pójdą na wyprzedaż, czy też niektóre na pewno zostaną ze mną. Zaczynamy od książki autorki, która niedawno umarła. Mowa o Zofii Posmysz, którą być może i prawdopodobnie kojarzycie z powieści pod tytułem Pasażerka. Ta powieść została oparta na prawdziwych wspomnieniach Zofii Posmysz z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zofia Posmysz o numerze 7566 trafiła do Auschwitz w wieku niespełna 19 lat i bardzo długo nie wiedziała, dlaczego tam się znalazła. I bardzo długo też miała nadzieję, że jest to jakaś pomyłka i niedługo zostanie wypuszczona na wolność. Z tą autorką rozmawiał Michał Wójcik. Oni się spotykali kilka razy i jest to taka książka Wywiad rzeka. Ale czyta się to naprawdę doskonale. Czyta się to bardzo dobrze i absolutnie nie przeszkadza forma wywiadu. Zofia Posmysz w tej książce opowiada o tym, czego doświadczyła w obozie koncentracyjnym, o esesmance, która wzięła ją pod swoje skrzydła i dzięki której prawdopodobnie Zofia Posmysz wyszła z obozu żywa i w miarę sprawna. Jedyna rzecz, którą pomija w tej rozmowie, o której nie chcę mówić, to eksperymenty medyczne, którym została poddana podczas swojej odsiadki w obozie. To jest także książka o tym, co działo się z nią po wojnie, jakie miała losy powojenne. Bardzo piękna, wzruszająca, tragiczna opowieść o młodości, która zostaje przerwana wojną i tragicznymi wydarzeniami związanymi z odsiadką w obozie koncentracyjnym. Jeżeli jeszcze nie znacie, to jest naprawdę lektura do nadrobienia. Kolejna książka czytała się dość powoli, ale to nie znaczy, że miałam ochotę ją porzucić. W żadnym momencie nie przyszło mi to do głowy. To jest powieść Michaela Crameya pod tytułem Rzeka Złodziei. Dzieje się na Nowej Fundlandii w latach 20. XIX wieku i opowiada o białych, którzy podbili tę ziemię, którzy zamieszkali tam i coraz bardziej spychali ludność tubylczą, czyli tak zwanych czerwonych Indian, tak o nich mówiono. Jednak Indianie bronią się jak potrafią. Zakładają zasadzki, napadają na białych, próbują bronić swojej ziemi. I aby zaprowadzić porządek na tym obszarze, zostaje wysłany tam kapitan, oficer marynarki, który ma zaprowadzić porządek, który ma sprawić, aby przepisy były egzekwowane. Pomaga mu jeden z tubylców, białych tubylców, który ma bardzo duży autorytet w społeczności lokalnej, oraz jego syn. Natomiast pomiędzy ojcem i synem istnieje pewna niezgoda. Oni nie mogą się ze sobą dogadać, a kością tej niezgody jest mieszkająca u nich w chacie młoda kobieta. I mamy tutaj trzech mężczyzn, trzech białych mężczyzn, jedną białą kobietę oraz walkę z Indianami w bardzo niesprzyjających okolicznościach przyrody. Nowa Fundlandia to teren dość nieprzyjemny, jest tam prawie zawsze zimno, mokro, zimy są bezlitosne. Piękna opowieść o ludzkich namiętnościach w bardzo niesprzyjających okolicznościach, i to klimatycznych, i to historycznych, ale także przede wszystkim historia o tym, w jaki sposób biała ludność odbierała prawa i własność ludności tubylczej. Bardzo mi się ta książka podobała, ale nie jest to lektura łatwa do czytania.
chyba najstarsza książka na tym stosiku, to Podróże do Polski Jarosława Iwaszkiewicza. To jest zbiór różnych opowieści, w których Iwaszkiewicz opisuje swoje podróże do Polski i po Polsce. Dlaczego do Polski? Ponieważ on mieszkał jako młody człowiek na Kresach i jego pierwsze podróże to były podróże na przykład do Warszawy. A później, kiedy już zamieszkał na stałe w Polsce, podróżował po niej i poznawał różne zakątki. To są historie czasami zabawne, czasami mówimy sobie podczas lektury wow, w tamtych czasach, jak to się podróżowało, ludzie to mieli zdrowie, żeby podróżować w taki sposób. To są też historie o miejscach, które Iwaszkiewicz zwiedzał i które widział. Mamy tutaj w tym wydaniu, które ja mam, sporo ilustracji, ale oczywiście są to ilustracje czarno-białe. Myślę, że Iwaszkiewicz nie robił zdjęć w kolorze, ale też to wydanie nie pozwala na reprodukowanie zdjęć w kolorze. Sporo tutaj mamy opowieści o Sandomierzu, który Iwaszkiewicz ukochał chyba sobie najbardziej ze wszystkich polskich miast, bo on tam bardzo dużo pisał, tam wynajmował mieszkanie, tam spędzał mnóstwo czasu. Jeżeli lubicie takie retro opowieści o Polsce, bardzo Wam polecam. To się naprawdę świetnie czyta. Tak jak wszystko, co napisał Iwaszkiewicz, jest to napisane z wielką dbałością, pięknym językiem, ale też językiem bardzo współczesnym. Kolejna powieść, bardzo krótka, ale taka, która sprawiła, że spojrzałam na pewną historię z zupełnie innej perspektywy. Mowa o powieści noblisty J.M. Coetzee pod tytułem Foe. I jest to historia białej Brytyjki, która podróżuje z Brazylii i zostaje wyrzucona przez zbuntowanych marynarzy na tratwie na otwarte morze. I dociera na tej tratwie do wysepki, która byłaby bezludna, gdyby nie mieszkał na niej pewien biały mężczyzna, który nazywa się Crusoe i towarzyszy mu czarnoskóry niewolnik o imieniu Piętaszek. To już chyba wiecie, do jakiej powieści nawiązuje ta historia. Kobieta spędza z nimi na wyspie pewien czas, nienazwany, ponieważ czas tam płynie zupełnie inaczej, ale kiedy Crusoe umiera, wraz z Piętaszkiem udaje jej się dostać na przepływający statek i powraca do Wielkiej Brytanii. Tam próbuje opowiedzieć tę swoją historię pewnemu pisarzowi, który właśnie nazywa się Foe. Ale co tutaj jest prawdą? Co jest zmyśleniem? Foe sam nie wie, jak ma tę historię opisać. Polecam Wam, jest to fajna, odświeżająca historia, którą już znamy z innej powieści i tutaj mamy wplecioną jeszcze historię kobiety. I następna powieść o kobiecie, która mimo woli znalazła się w samym środku afery terrorystycznej. To powieść Richarda Flanagana pod tytułem Nieznana terrorystka. Opowiada o młodej dziewczynie, która jest tancerką erotyczną, i ta dziewczyna któregoś dnia poznaje przystojnego, zamożnego mężczyznę, idzie z nim do jego mieszkania i po tym następnego dnia dowiaduje się, że jest poszukiwana przez wszystkie media jako terrorystka. Otóż ten mężczyzna oskarżony jest o podłożenie bomb na stadionie w Sydney. Gina Davis, tak nazywa się ta dziewczyna, robi wszystko, aby nie zostać namierzona, natomiast media mają jej zdjęcie, kiedy wchodziła do budynku z tym mężczyzną. Ona nic o nim nie wie, ona nie wie o jego działalności terrorystycznej, ale boi się ujawnić, ponieważ tak naprawdę media wydały już na nią wyrok. I ta książka właśnie opowiada o tym, że historia w mediach ważniejsza jest niż los człowieka. News ma większą wartość niż fakt, że rani w ten sposób i niszczy człowieka, który znalazł się w jakimś miejscu zupełnie przypadkiem, ale nie ma
żadnych możliwości na udowodnienie, że nie został, że nie był zamieszany w działalność terrorystyczną. Bardzo ciekawa powieść, bardzo mi się podobała. Henning Mankell, którego prawdopodobnie znacie, pamiętacie ze świetnej serii kryminałów z Wallanderem. Jeżeli nie czytaliście, to myślę, że warto nadrobić. Napisał też książki, które nie są kryminałami i jedną z nich jest właśnie Wspomnienia brudnego anioła. To historia również o kobiecie, która była zatrudniona na statku jako kucharka, ale ze wzajemnością zakochała się, zdaje się, w drugim oficerze na statku handlowym, wyszła na statku za niego za mąż i generalnie wszystko byłoby cudownie, gdyby ten oficer na tym statku nie umarł. Jako wdowa, tak naprawdę pozbawiona swojego statusu kucharki, a nie okrzepnięta jeszcze w statucie żony oficera, nie wie, co ma ze sobą zrobić i tak naprawdę załoga statku też nie wie, jak ma się do niej odnosić. Wobec tego kobieta wysiada w Afryce, w kolonii portugalskiej i postanawia jakoś zawalczyć o swoje życie i o siebie. I staje się właścicielką domu publicznego. Oczywiście nie tak od razu, ale poszczególne elementy jej historii, jej przygód sprawiają, że przejmuje władzę w domu publicznym. Jest to naprawdę bardzo ciekawa opowieść. Ja jej słuchałam na audiobooku. Bardzo mi się podobała. Było to wciągające. Było to bardzo ciekawe. Pokazywało silną kobietę, która musiała walczyć o siebie w zupełnie nieznanym miejscu sobie, w nieznanej kulturze, w kraju, którego nie do końca rozumiała. Mam jeszcze jedną książkę, oczywiście o kobiecie, ale tym razem nie jest to powieść, lecz biografia. Biografia, która od razu powiem, trochę mnie zawiodła. Mowa o biografii Marii Skłodowskiej-Curie, napisanej przez Laurenta Lemire, francuskiego dziennikarza i pisarza. Zobaczcie, to jest cieniutka książeczka, napisana dość dużymi literkami. Książeczka, która opowiada o życiu Marii Skłodowskiej-Curie w bardzo dużym skrócie. Jeżeli czytaliście biografię tej naukowczyni napisaną przez jej córkę Ewę Curie, to wiecie już praktycznie wszystko. Ale powiem Wam, dlaczego ja zdecydowałam się sięgnąć jeszcze po tę skróconą biografię. Ponieważ kiedy córka Marii Skłodowskiej-Curie pisała o swojej matce, bardzo zgrabnie pominęła temat skandalu obyczajowego, kiedy to Skłodowska została posądzona o romans z młodym naukowcem pracującym w jej laboratorium. I tam tylko padły pojedyncze zdania określające ten skandal wielką niesprawiedliwością, która dotknęła Skłodowską. I ja chciałam się przekonać, jak to wyglądało z perspektywy nie członka rodziny. Chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, dlatego też sięgnęłam po tę książkę. Czy coś mi to wyjaśniło? Trochę tak, natomiast generalnie sama biografia jest bardzo skrócona, czyli jeżeli chcielibyście zaoszczędzić trochę czasu, a dowiedzieć się czegoś o naszej polskiej dwukrotnej noblistce, można wtedy przeczytać, natomiast nie warto, kiedy znacie tę drugą książkę. Tutaj w zasadzie niewiele nowego się dowiecie. I to by było na razie na tyle. Ta półka z tymi książkami, które czekają na omówienie, zawiera jeszcze kilka pozycji, więc stopniowo będę do niej wracała i będę omawiała te starsze książki. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni, że nie było dzisiaj żadnych nowości książkowych, że były książki nawet sprzed kilkudziesięciu lat, a najmłodsza z nich pewnie liczy z 5. Powiedzcie mi, czy interesują Was takie treści, czy interesują Was filmy o książkach, które nie leżą teraz na pierwszej półce w Empiku, które nie wołają do nas ze wszystkich mediów, które nie pojawiają się w reklamach na przystankach i w miastach. Jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo chętnie nagram jeszcze jeden bądź dwa filmy z takimi tytułami, które już wyszły z mody. A teraz bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na za tydzień. Pa, 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 pa.